Niedziela, 20 dzień listopada, Paulina Królak. Zapraszam Państwa na szczegóły prognozy pogody dla Wielkopolski i całego naszego kraju. Już jutro Wielkopolska znajdzie się w obszarze obniżonego ciśnienia. Cały czas jednak napływają do nas chłodne masy powietrza pochodzenia arktycznego. A najbliższa noc to kolejna mroźna noc. Termometry minimalnie wskażą od minus 5 do minus 3 stopni. Zachmurzenie w regionie będzie duże i całkowite. Oczywiście możliwe są słabe przelotne opady śniegu. Wiatr z kierunku południowo-zachodniego powieje z maksymalną prędkością do 15 km na godzinę. Jutro zachmurzenie w Wielkopolsce także będzie duże. Opady śniegu wystąpią głównie na południu, na południowym zachodzie, a także na południowym wschodzie i w centralnej części Wielkopolski. Na termometrach zaledwie od 0 do plus 1 stopnia. Barometry w samo południe wskażą 995 hektopaskali. W poniedziałek najchłodniej na północnym wschodzie. Tutaj temperatura spadnie do 1 stopnia poniżej 0. Na wschodzie więcej przejaśnień, a na pozostałym obszarze zachmurzenie okresami będzie wzrastało do dużego i jak sami Państwo widzą, nie zabraknie opadów śniegu. W kolejnych dniach zachmurzenie będzie we wtorek i w czwartek umiarkowane. W środę może okresami pojawić się nieco więcej chmur. Na termometrach maksymalnie od 1 do 2 stopni, a nocami temperatura będzie spadała poniżej 0. Życzę dobrego, spokojnego wieczoru. Do zobaczenia. Thank you.